Bardzo barwna była Niedziela Palmowa w parafii pod wezwaniem Kazimierza Królewicza. Ksiądz Lech Łuba zadbał, by nie tylko tradycyjne palemki przyniesione do świątyni przypomniały wiernym o wjeździe Jezusa do Jerozolimy. Na placu kościelnym pojawił się kucyk, a na nim zasiadł i jeden z ministrantów. Do miasta Jeruzalem wjeżdżał właśnie Pan Jezus na osiołku, a ludzie, a szczególnie chłopcy żydowscy pod jego nogi rzucali gałązki oliwne i śpiewali Hosanna synowi Dawidowemu, niech żyje Jezus. Uznali go jako króla, dlatego właśnie widzimy na głowie tego właśnie młodego człowieka koronę. Jest to symbol władzy, ale ten symbol władzy zostanie wyszedzony w Wielki Piątek i zamiast takiej korony zostanie na głowę i zostanie nałożona korona ściernia, a więc korona, która zada ból, która spowoduje właśnie to wielkie, wielkie cierpienie. Niedziela Palmowa otwiera Wielki Tydzień poprzedzający Niedzielę Wielkanocną, apogeum obchodów Święta Zmartwychwstania, Triduum Paschalne. W czwartek rano w kościołach odprawiana zostanie msza Krzyżma Świętego, a wieczorem msza Wieczerzy Pańskiej. W Wielki Piątek w świątyniach sprawowana będzie liturgia Męki Pańskiej. W sobotę wierni ruszą do kościołów z koszyczkami wypełnionymi pokarmami, które zostaną spożyte podczas wielkanocnego śniadania. Przed nim również odwiedzą kościoły i będą uczestniczyć w mszach rezurekcyjnych. Wielkanoc jest dla chrześcijan najważniejszym świętem w całym roku liturgicznym.